Dzisiaj chciałbym żebyśmy porozmawiali, a w zasadzie żebyście wysłuchali mojego monologu na temat próśb zanoszonych do Pana Boga i jego możliwych odpowiedzi i przyczyn dla których otrzymujemy taką, a nie inną odpowiedź, a czasem przyczyn dla których nie otrzymujemy żadnej odpowiedzi. <laughs> Dzisiaj już wiele razy z tego miejsca były zanoszone modlitwy, których przedmiotem jest była prośba troska, zmartwienie, jakaś potrzeba w naszym życiu czy w życiu naszych bliskich. Każdy posiada jakieś troski, zmartwienia, potrzeby. Bez względu tutaj na jakikolwiek status, materialny, społeczny, rodzinny. Mamy problemy w pracy, mamy problemy w rodzinach, mamy problemy dotyczące finansów, naszych dzieci, szkoły i tak dalej i tak dalej. No, Problemów jest masa. I Biblia zachęca nas do tego, a wręcz nas wzywa do tego, aby wszystkie nasze troski, aby wszystkie nasze problemy przynosić przed oblicze Pana Boga, żeby zrzucić to wszystko na Niego. I zachęcał do tego sam Pan Jezus. W Ewangelii Mateusza w szóstym rozdziale, w dwudziestym piątym wersecie, a później od trzydziestego pierwszego do trzydziestego czwartego wersetu, to jest ten fragment wspaniałej przemowy, wspaniałego kazania Pana Jezusa, jaki wygłosił na górze. Ewangelia Mateusza, szósty rozdział od 25, na razie 25, a później od 31 do 34. Czytajmy. Dlatego powiadam Wam: nie troszczcie się o życie swoje, co będziecie jedli, albo co będziecie pili, ani o ciało swoje, czym się przyodziewać będziecie. Czyż życie nie jest czymś więcej niż pokarm, a ciało niż odzienie? I od 31 do 34. Nie troszczcie się więc i nie mówcie, co będziemy jeść, albo co będziemy pić, albo czym się będziemy przyodziewać, bo tego wszystkiego Poganie szukają. Albowiem Ojciec Wasz Niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie Wam dodane. Nie troszczcie się więc o dzień jutrzejszy, gdyż dzień jutrzejszy będzie miał własne troski. Dosyć ma dzień swego utrapienia. I to słowo doskonale znamy. Pan Jezus daje takie nam przesłanie i kierował takie przesłanie do ludzi, którzy go słuchali. Apostoł Paweł do bogatych Filipian, bo Filipianie byli tą społecznością, czy członkowie zborów w Filipii byli tą społecznością, która hojnie łożyła na służbę apostoła Pawła, kiedy potrzebował darów, myślę, że w, w Chodziły w to pieniądze, może jakieś, jakieś ubrania, może inne rzeczy materialne, to oni bardzo chętnie mu dawali. Jest też mowa w Biblii, w Piśmie Świętym o tym, że bardzo hojnie potraktowali zbiórkę na potrzebujących w Jerozolimie. Pamiętacie, w dziejach apostolskich jest, jest opisane, że tam była potrzeba, chyba był głód i była potrzeba, i bardzo hojnie łożyli. I do tych bogatych ludzi do Filipian, czy do członków zborów w Filipi. Apostoł Paweł mówi takie słowa w czwartym rozdziale, w szóstym wersecie. Nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu w modlitwie i błaganiach. A Piotr z kolei, apostoł, do, w swoim pierwszym liście, który skierował do ludzi prześladowanych, do ludzi rozproszonych po okolicach Azji mniejszej na skutek prześladowań i którzy. No, z tego wynika, z tych okoliczności wynika, że być może znajdowali się w wielkiej potrzebie materialnej, może takiej związanej z tym, że nie mieli gdzie się podziać, gdzie znaleźć pracę, bo byli prześladowani, byli wyganiani. Pisze takie słowa. W pierwszym liście Piotra, piąty rozdział, siódmy werset: Wszelką troskę swoją złóżcie na niego, gdyż on ma o was staranie. A więc jest obietnica. Przekazana przez pana Jezusa i powtarzana przez jego apostołów, przez ludzi, którzy blisko niego byli, twój ojciec wie, czego potrzebujesz, więc uwierz w to, że on ma to dla ciebie, zaufaj mu, odrzuć lęk i zmartwienie, bo wiecie, nie jest niczym złym zabieganie, troszczenie się o te sprawy doczesne. O to, co potrzebujemy do życia, czego potrzebują nasze dzieci, nasze rodziny, ale złym jest to, kiedy przychodzi lęk i niepokój przed przyszłością, przed tym, co może nastać. I Pan Jezus mówi, uwierz, zaufaj mi, odrzuć to, co próbujecie gdzieś tam związać i, i zająć Twoje myśli, i przyjdź do mnie w modlitwie. Powiesz mi swoją prośbę, powierz mi to, co, co, to, czego potrzebujesz, oddaj mi swoje zmartwienie, a ja wszystko dobrze uczynię dla Ciebie. Pan Jezus powiedział coś jeszcze, tak szybko, bo to są rzeczy, które dobrze znamy, które w zasadzie chciałbym powiedzieć tylko dla takiego wstępu. Pan Jezus powiedział również <coughs> przepraszam powiedział również szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości. I wiecie, dobrze wiemy, że nie chodzi o osiągnięcie jakiegoś stanu umysłu, w którym my znajdujemy Królestwo Boże i teraz już jesteśmy święci, unosimy się 5 centymetrów nad ziemią i nie ma dla nas żadnych innych problemów. Ale tutaj chodzi Panu Jezusowi o to, żebyśmy każdego dnia, aby każdego dnia nasze życie było wypełnione i pochłonięte tą myślą, żebyśmy za wszelką cenę trzymali się Bożego Słowa, trzymali się zasad, które ustanowił Pan Jezus, wpatrywali się w Jego przykład i żyli tak, jak On do tego nas zachęcał. I to jest dla mnie szukanie Bożego Królestwa. W moim życiu Jego, Jego sprawiedliwości, sprawiedliwości tego Królestwa o którym mówił Pan Jezus, który tutaj przyniósł wraz ze swoją osobą na tą ziemię i do wypełnienia którego nas wyzywał, do poszukiwania którego nas wyzywał. To jest systematyczne podejmowanie wysiłków i starań, aby Jezus i jego zasady manifestowały się w Twoim życiu. Dzięki Mirku. I Pan Bóg mówi: Na to poświęcaj swój czas swoją energię i swoje pieniądze. Wiemy dobrze, że troski pochłaniają nasz czas, pieniądze, energię. a Pan Jezus mówi: spokojnie, swoje troski oddaj mi, a szukaj, a poświęcaj czas energię, środki, wszystko co masz na to, żeby szukać mojego królestwa i jego, jego sprawiedliwości. I co dalej? Mamy takie słowo, mamy wspaniałą obietnicę, mamy Boże zapewnienie i co się dzieje, co obserwujemy w naszym życiu? Kochani, dobrze wiemy, że w atmosferze, w tej atmosferze duchowej krąży wiele, wiele niewysłuchanych modlitw. Wiele modlitw, które pozostały bez odpowiedzi i pozostają bez odpowiedzi. Modlitw zanoszonych zarówno, powiedzielibyśmy, na swój ludzki rozum, zanoszonych przez tych świętych, czystych, sprawiedliwych przez tych mniej świętych i przez tych bardziej mniej świętych, którzy popełniają błędy w chodzeniu za Panem Jezusem trzy razy, co najmniej trzy razy w ciągu dnia. Nie rozstrzygając teraz jakby tej kwestii, zastanówmy się, dlaczego tak jest, dlaczego, że, dlaczego pewne modlitwy pozostają bez odpowiedzi. Czy Pan Bóg słyszy, czy Pan Bóg nie słyszy, czy słyszy wybiórczo, czy są jakieś zakłócenia w naszej komunikacji na, na łączach. O tym dzisiaj chciałbym chwilę powiedzieć zainspirowany nie po raz pierwszy zresztą książką Charlesa Swindola pod tytułem Abraham. I idźmy do Bożego Słowa. Zwróćmy się znowu do Bożego Słowa. I na początek chciałbym przedstawić dwie proste zasady, które wynikają z Bożego Słowa, które są zapisane jedna obok drugiej w liście św. Jakuba w czwartym rozdziale, drugi werset. Drugi werset, ale chciałbym przeczytać ostatnie zdanie. Tego wersetu. Bardzo prosta i jasna zasada, i w zasadzie niewiele można byłoby o tej zasadzie powiedzieć. Bo ona mówi tak: Nie macie, bo nie prosicie. Nie macie, bo nie prosicie. Proste, czarno na białym. <laughs> Pierwszą przyczyną, dla której nie otrzymujemy jest to, że tak, naprawdę, że tak naprawdę nie zanosimy naszych modlitw do Pana Boga. Słuchajcie, mamy jako chrześcijanie, jako ludzie, którzy idą za. Panem Jezusem w swoim życiu, mający Pismo Święte i obietnice, które są tutaj zawarte, i między innymi te obietnice, które przeczytałem, nie troszczcie się, zrzućcie na mnie, ja wam dam, ja wysłucham. Mamy wielkie oczekiwania w swoim życiu, ale często opieramy się tylko na tych obietnicach i nie czynimy żadnych innych starań, o których Pan Jezus mówił, do których wzywał. Mamy wspaniałe wyobrażenia o cudach, czytamy o cudach, które się działy. Nie podejmujemy natomiast z naszej strony żadnego wysiłku, żadnych działań. Brak, brak odpowiedzi na nasze modlitwy i na nasze pragnienia, ale na te, które są niewypowiedziane, których albo nigdy nie wypowiedzieliśmy, albo załatwiliśmy tylko jakąś jedną, szybką, jednozdaniową modlitwą. A później jest. Pojawia się takie rozgoryczenie, problem, dlaczego nie ma odpowiedzi w moim życiu? Dlaczego Pan Bóg nie odpowiada? Oto jestem chrześcijaninem, oto jest obietnica, ona obowiązuje. Biblia ma moc, Jezus miał moc, Jezus działał, ma moc teraz. Czemu w moim życiu nic się nie dzieje? Nie macie, bo nie prosicie. Mówimy: Pan Bóg mnie zawiódł, nie wysłuchał mojej modlitwy. A co zrobiłeś, żeby Pan Bóg wysłuchał tę modlitwę? Czy, czy kołatałeś dobra nieba? Czy Pan Bóg zobaczył, że Ci zależy? Przychwyciłeś jego szaty i pociągałeś za te szaty, i prosiłeś, Boże, odpowiedz na moją modlitwę. Boże, mam taki problem, przynoszę ci taką potrzebę, potrzebuję Twojej odpowiedzi. W Biblii, jest, w Nowym Testamencie jest mnóstwo nowych przykładów. Jest mnóstwo przykładów, które o tej kwestii mówią. Przykładów ludzi, którzy nie puścili Jezusa, dopóki nie dostali odpowiedzi. Mamy przykład Syrofenicjanki, wiecie, która była aż tak zdesperowana, że. Nie, nie, nie została urażona przez Pana Boga, przez Pana Jezusa szorstką odpowiedzią, jakiej udzielił. No, przyrównanie kogoś do, do zwierzęcia jest nieco uwłaczające, prawda? Nie patrząc na, na cały szeroki kontekst tej sytuacji, jest, jest szorstki. Tak mogłoby spowodować to, że ktoś powie: a on mi tak odpowiedział. Okej, okay, już nigdy do niego nie przyjdę, zwrócę się do kogoś innego. Jak on mi nie jest w stanie pomóc sama załatwię problem. A jeżeli nie, to uniosę się honorem, będę żyła z tym, z tym problemem, dam sobie rady. Nie, tak nie było. Syrofenicjanka udzieliła takiej wstrząsającej, można powiedzieć, odpowiedzi. Można powiedzieć, że była, że była przygotowana na ciętą ripostę, ale to wcale tak nie było. To co ona odpowiedziała, nie wynikało z, z tego, że była przygotowana na taką rozmowę, że była na tym poziomie, żeby się wdawać w taką dyskusję, nie była na, na tym poziomie elokwencji. Nie. Ona po prostu bardzo pragnęła, bardzo potrzebowała. I nie zostawiła Pana Jezusa w spokoju, dopóki ten jej nie odpowiedział. A dobry Pan Jezus odpowiedział jej według swojego dobrego serca i dobrego zamysłu dla jej życia i dla życia jej córki. Przypomnijmy sobie kobietę z krwotokiem. Która też czekała na Pana Jezusa, i która mimo swojej dolegliwości była w stanie wmieszać się w tłum, była podejść do Pana Jezusa i chwycić się Jego szaty, dotknąć się Jego szaty, uwierzyła w to, że On może jej pomóc. Przypomnijmy sobie, kiedy pojawiają się takie myśli, że nie zostałem wysłuchany, że moje modlitwy nie docierają do Boga i pojawiają się pytania, dlaczego tak jest, przypomnijmy sobie te osoby, które z desperacją szukały u Jezusa odpowiedzi na swoje problemy. Dzięki swojej do desperacji, dzięki swojemu zdecydowaniu, tą odpowiedź otrzymywały. Słuchajcie, kochani, w proszeniu nie chodzi o pomodlenie się jednym zdaniem i zostawienie modlitwy na boku, ale o wytrwałą modlitwę, o szukanie, o kołatanie, o dobijanie się do bram nieba. Pan Jezus powiedział, a w tej samej Ewangelii. W siódmym rozdziale, w Ewangelii Mateusza, w siódmym rozdziale, czytamy tam takie słowa od siódmego do ósmego wersetu. Siódmy rozdział, od siódmego do ósmego. Proście, a będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. Kołaczcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, a kto szuka, znajduje. A kto kołacze, temu otworzą. Kochani, czy kiedykolwiek mieliście w ręku kołatkę i kołataliście w drzwi? Zdarzało się Wam? Ciężko jest kołatać, nie? Tak niewygodnie, można sobie palce ubić, nie? I też tak jak pukniesz, to, to może nie słychać. Pan, Bóg, Pan Jezus mówi: Kołaczcie, a otworzą Wam. Kołacz, uderzaj, aż, aż dostaniesz odpowiedź. Żeby, żeby kołatać, to trzeba to dobrze chwycić i mocno uderzać. Kochani. Potrafimy załatwiać nasze sprawy ziemskie, potrafimy poświęcać mnóstwo czasu i energii na to, żeby załatwić jakąś sprawę, z którą się borykamy. Tak jak ja ostatnio, kiedy się dowiedziałem, że, że na rachunku moim za energię elektryczną widnieje nie 150 zł za miesiąc, jak dotychczas tylko 400, to potrafię się zmobilizować. Każdy z nas potrafi się zmobilizować i poświęcić długie godziny na to, żeby po pierwsze dodzwonić się na infolinie, żeby porozmawiać z pierwszym, drugim, trzecim, czwartym, siódmym. Tym, jak oni się nazywają, konsultantem i załatwić swoją sprawę. Później potrafimy poświęcić czas na to, żeby napisać skargę, reklamację, zagrozić tak itd., itd. A co my robimy z naszymi potrzebami, z naszymi prośbami, z naszymi zmartwieniami? Czy jesteśmy tak samo zdesperowani? Czy jesteśmy tak samo nastawieni na to, żeby szukać odpowiedzi? Czy jesteśmy systematyczni? Rachunek w Tauronie to pikuść. Czy jesteś systematyczny, masz problem? Czy po prostu przyzwyczajasz się do tego problemu, do tej potrzeby i zaczynasz z nią żyć, zapominając o tym, żeby, żeby modlić się o ten problem, żeby być systematycznym, żeby ponosić trud i wysiłek i kołatać dobra nieba do Pana Jezusa o odpowiedź? To jest ta pierwsza, pierwsza prosta Biblijna, zasada, która wynika z Bożego Słowa. Druga prosta biblijna prawda, która dotyczy modlitwy, jest zapisana w werset niżej, list św. Jakuba, czwarty rozdział, trzeci werset. I ona mówi tak. Prosicie, prosicie, a nie otrzymujecie, dlatego że źle prosicie, zamyślając to zużyć na zaspokojenie swoich namiętności. I inne tłumaczenie zamiast słowa namiętności używa słowa przyjemności. Kochani, z tej prawdy wynika, że to, co blokuje Bożą odpowiedź na nasze modlitwy, to są nasze złe pobudki, nasze złe ambicje, nasze złe plany, zachcianki, chęć skorzystania na wysłuchanej modlitwie dla siebie, dla swojego wpływu, dla swojej władzy, dla podniesienia swojego, mojego postrzegania, postrzegania mojej osoby u innych ludzi, wykorzystania tego względem innych. To są te złe pobudki, o których mówi ten. Ten fragment. I one wynikają, z czego one wynikają? One wynikają z naszego wnętrza. To jest to, co jest w naszym wnętrzu, a co, jeśli tego nie umartwiamy, jeśli tego nie zabijamy w sobie, to potrafi wypływać na wierzch. Ale wiecie, to wypływa w ten sposób, że my tego, że inni może do czasu, ale na początku nie potrafią tego zobaczyć takim, jakim to jest. Nie potrafią zobaczyć tego właśnie egoizmu naszej starej natury. Tak naprawdę tego prawdziwego podłoża naszej prośby, naszych modlitw. Modlitwy mogą wspaniale wyglądać, ale Pan Bóg może powiedzieć chwila chwila. Twoje wnętrze mi się nie podoba. To, o co prosisz, jest dobre, ale chcesz to uzyskać dla swojej korzyści. Chcesz to uzyskać dla siebie, żeby to zużyć w sposób, który, który mi się nie podoba. Kochani, w tej w tym względzie potrzebujemy uczciwości sami przed sobą, i potrzebujemy myślę, Takiego zatrzymania się i wglądnięcia w nasze serca. Potrzebujemy zadać sobie pytania, dlaczego się modlimy? Czy modlimy się po to, żeby Boże Królestwo, a wiemy już, powiedziałem, czym Boże Królestwo dla mnie w tym rozumieniu tych, tych, tych wersetów jest? Czy modlimy się po to, żeby Boże Królestwo odniosło korzyść, żeby Pan Bóg odebrał sobie chwałę? Czy modlimy się z tą myślą, że na skutek wysłuchania modlitwy i to nas napędza, i to powoduje, że jesteśmy wytrwali, że jesteśmy systematyczni, że ostatecznie z tego odbierze sobie chwałę sam Pan Bóg? Czy nasza modlitwa jest zgodna z wolą Pana Boga? Czy za wszelką cenę chcemy forsować swoje stanowisko, swoje prośby, swoje wyobrażenia, plany i ambicje? Kochani, dzisiaj na wstępie była mowa o tym, kim jest Pan Bóg i jakim On jest. Słuchajcie, On, podtrzymuje całą, cały wszechświat, nie tylko Ziemię. Teraz wyobraźcie sobie nasz, naszą, naszą planetę widzianą z kosmosu i on to wszystko podtrzymuje, jest tam, trzyma, napędza, nie puszcza, dzięki, to, to, dzięki temu to wszystko się kręci, jakoś funkcjonuje, nie jakoś, wspaniale funkcjonuje, nie? bo każdy dzień jest cudem, każde nasze życie jest cudem, a my często jesteśmy tak zapatrzeni po prostu tylko w to swoje, mam swoje, chcę to osiągnąć, Boże daj mi to, bo ja tego potrzebuję i nie zastanawiamy się tak naprawdę, co jest... Ważne dla Boga w naszym życiu. On ma dla nas plan, dla każdego z nas plan, dla każdego chce, żeby w naszym życiu wykonywała się Jego wola. Słuchajcie, to jest wspaniałe, bo ten Bóg, który podtrzymuje to wszystko, ja nie wiem z ilu kilometrów on i miliardów kilometrów on to trzyma, żeby to wszystko objąć, ale on dostrzega ciebie i Twoje życie, i Twoje plany, i chce wykonywać swoją wolę. A my często modlimy się, Boże, ja chcę to, ja chcę tamto, i nie zastanawiamy się, jaka jest tak naprawdę nasza, nasza, nasza motywacja, i nie zastanawiamy się nad tym, jaka jest Boża Wola. Nie odkryjemy często tej, tej, tej woli tak w sposób taki namacalny, dosłowny, nie dowiemy się o tym, ale musimy zająć to stanowisko pełne pokory, wsłuchania się w głos Boga i obserwowania tego, co Pan Bóg chce czynić i co czyni w naszym życiu, gdzie nas prowadzi, słuchania. No, pokora względem, względem Pana Boga i szacunek dla Jego Słowa, dla innych ludzi, których On może używać, żeby nam pewne rzeczy pokazywać. Żaden kochający ojciec nie daje swojemu dziecku tego, co może okazać się dla tego dziecka niebezpieczne i co może w konsekwencji wywołać szkodę w życiu tego dziecka. I takim jest nasz ojciec. A my często upieramy się, często upieramy się, Boże, chcemy to, Boże. Wysłuchaj mojej modlitwy. No i często Pan Bóg się może zgodzić, słuchajcie, i wiecie, z czym mamy do czynienia wtedy, jak to się nazywa: z dopustem Bożym. Pan Bóg mówi: okej, okay, chcesz tak bardzo, to proszę, ale konsekwencje będziesz musiał zbierać przez kolejne następne lata. Idąc dalej, kochani, mamy te dwie pro, proste zasady wynikające z Bożego Słowa. Nie macie, bo nie prosicie, i prosicie. Ale źle prosicie, ze złą motywacją i dlatego nie otrzymujecie. I idźmy dalej. Modlitwa zawierająca prośbę, zawiera w sobie dwa podstawowe elementy. Tak? Ona składa się z prośby, o coś prosimy, coś chcemy, żeby się stało, i zawiera również motywację, a więc prośba i motywacja. Teraz proszę, żebyście sobie to mocno utrwalili, bo, bo będziemy na tych dwóch pojęciach operować przez najbliższy czas. I, i Charles Swindoll w swojej książce Abraham pisze o czterech możliwych odpowiedziach Pana Boga na taką modlitwę. Modlitwę zawierającą prośbę i składającą się z motywacji w zależności od tego właśnie jak one wyglądają i jaka jest motywacja. I pierwsza, pierwsza odpowiedź Pana Boga, myślę, która jest oczekiwana i byłaby oczekiwana zawsze przez nas wszystkich i tak byśmy sobie życzyli, żeby zarówno Odpowiedź Pana Boga na naszą prośbę, jak i na naszą motywację, była tak. I wtedy wiemy, kiedy otrzymujemy taką odpowiedź, czujemy wielką radość, czujemy, wiecie, to, to połączenie z Bogiem, wiemy, że wszystko dobrze funkcjonuje, że wszystko, jest, że wszystko jest właściwe, że On jest blisko nas, że działa, że wspaniałe cuda się dzieją. Powoduje to ogromną radość, i to jest najbardziej pożądana. Najlepsza konfiguracja, tak? Bóg odpowiada tak na modlitwę i mówi tak na twoje motywacje. I żeby, żeby nie być gołosłownym bez, bez przykładu z Biblii, tak szybko powiem o Eliaszu. Pamiętacie Eliasza? Pamiętacie Eliasza, kiedy modlił się o to, żeby najpierw wrzucił wyzwanie prorokom Baala i powiedział: Słuchajcie, zróbmy taką próbę, zróbmy takie zawody, oto wybudujemy dwa ołtarze. I będziemy się modlić o to, żeby to z nieba spadł z ogień i strawił ten, tą, tą ofiarę, która będzie na autorze. Zróbmy tak. I wtedy, jeżeli wy otrzymacie odpowiedź, to wasz Bóg jest górą. Jeżeli ja otrzymam odpowiedź, to mój Bóg jest górą, Bóg Izraela jest górą i <laughs> jemu będziemy służyć. I naród izraelski oczywiście chyba lubił, lubił takie zawody. Yy, oczywiście był pochłonięty w bałwochwalstwie, poszli za Baalem, ale mówi: o tak, super, idziemy w to. Prorocy Bala musieli się zgodzić, zgodzili się. I pamiętacie, Eliasz najpierw prorocy modlili się, nacinali, wołali, Eliasz z nich kpił zresztą bardzo słusznie, mówi, może poszedł się zrzemnąć wasz Bóg. Może nie słyszy. Wołajcie głośnie. I oni oni nakręcali się, wołali, wołali, ale nic nie wskórali, bo tak naprawdę nie, nie służyli żadnemu Bogu, który byłby w stanie stanąć za nimi. I wtedy zaczął modlić się Eliasz. Modlił się o to, żeby Bóg Izraela pokazał, że jest Bogiem, żeby okazał swoją moc. I wtedy, wiecie, i ta motywacja, która też kierowała, jaka była ta, ta motywacja? Co chciał pokazać Eliasz? Jego motywacją było to, żeby ludzie poznali, że Bóg Izraela, któremu służy, służ, służy jest Bogiem mocnym, Bogiem potężnym i tylko on jest Bogiem w Izraelu. Chciał pokonać to co zostało wprowadzone przez króla Achaba i prosił o to Boga i Pan Bóg spojrzał łaskawie na jego prośbę i spadł ogień Pan Bóg zgodził się z jego prośbą i z jego motywacją Idźmy dalej Druga konfiguracja Pan Bóg może odpowiedzieć tak na prośbę, ale nie na motywację. I słuchajcie Tutaj mówiłem o tym, dopuście Bożym, i zatrzymajmy się chwilę dłużej nad tym, nad tym przykładem. Bóg odpowie tak na prośbę, ale nie na motywację. Przykład Izraela. Kochani, otwórzcie księgę liczb. To jest czwarta księga mojżeszowa, jedenasty rozdział. Um, historia dotyczy Izraela. Wiecie, ludzi, którzy wyszli z Egiptu, um, wywiedzeni z niewoli. Y, pod strasznym uciskiem byli w Egipcie. Straszne rzeczy się tam działy. Doświadczali wielu przykrości. No, no, byli prześladowani, byli zabijani, byli wykorzystywani do niewolniczej pracy. Ostatnio, kiedy puściliśmy moim dziewczynom taką, taki film animowany, władz, książę o coś o Mojżeszu, no to nie mogły tego oglądać. Nawet ja się wzruszyłem na początku, jak, jak widziałem, co tam się działo. Taki początek jest dosyć, dosyć straszny, obrazujący to, z czym oni się tam musieli borykać. Bóg ich wyprowadził stamtąd, zabrał ich stamtąd w cudowny sposób. Nabrali wszystkiego, co cenne od Egipcjan i wyszli na pustynię. Stanęli przed pustynią, stanęli przed morzem. Pan Bóg przeprowadził ich przez Morze Czerwone. Pan Bóg w wspaniały sposób prowadził ich na tej pustyni. Wyobraźcie sobie, że idziecie w podróż, jesteście podróżujecie po pustyni. Na, to nie jest wyprawa, że tak powiem, zabawa, to nie jest jakiś tam raid yy, kładami po pustyni, ale idziecie i macie do przejścia setki kilometrów. Setki kilometrów po piachu, w słońcu, gdzie nie wiecie, gdzie jest woda, gdzie jest pożywienie. I oto sam Bóg w takiej podróży posyła obok, który jest jak GPS Google w, w komórce. On jest, i Boże Słowo mówi, też w księdze, chyba w dziesiątym rozdziale. Czy w ósmym, czwartej Księgi Mojżeszowej, że ten obok, kiedy mieli ruszyć, ruszał, kiedy mieli się zatrzymać, zatrzymywał się, kiedy on tam w miejscu, w którym się zatrzymał, przebywał 3-4 dni, to oni wiedzieli, że muszą tam być i nie musieli się martwić, co ja teraz muszę zrobić, czy ja mam iść, czy nie mam iść. Nie musieli sądować pogody, zastanawiać się nad tym, czy dalej będzie jedzenie, czy będzie woda, a było ich 600 tysięcy ludzi. 600 tysięcy ludzi. Nie, musi, nie chciałbym dowodzić takimi ludźmi, że ta, taką ilością ludzi i być odpowiedzialny za tyle ludzi. Mojżesz był. Mm. I oto idą i wyobraźcie sobie, że jest obok, który ich prowadzi, obok, który e, pomaga im we wszystkim, który wskazuje drogę. Po, poza tym mieli jedzenie od Pana Boga, mannę. Mieli mm, od Pana Boga wodę. Mieli wszystko na tamten moment, co było potrzebne do tego, żeby przetrwać podróż przez pustynię. I oto Ci ludzie, którzy odzyskali tą wolność, zobaczcie jak się zachowują. Czyli 11 rozdział od 4 do 9. Pospólstwo, a inne tłumaczenia mówią przeróżne szumowiny, i tutaj Biblia ma na myśli prawdopodobnie te osoby, które razem z narodem izraelskim wyszły z Egiptu, które się przykleiły do nich, skorzystały z okazji i mówią: A jak oni wychodzą, to my też, może będzie lepiej pospólstwo zaś, które znalazło się wśród nich, wśród narodu izraelskiego, ogarnęła porządliwość, więc także i synowie izraelscy zaczęli na nowo biadać, czyli już za sobą mieli jakieś przykre historie z biadoleniem, narzekaniem, mimo cudów Pana Boga, i mówili, obyśmy mogli najeść się mięsa. Przypominamy sobie ryby, któreśmy jadali w Egipcie za darmo i ogórki, dynie i pory i cebulę i czosnek, a teraz opadliśmy z sił, bo nie mamy nic – a musimy patrzeć tylko na tę mannę. Manna zaś była jak ziarno kolendra, a wygląd jej, jej był jak żywica bdelium. Ludzie rozchodzili się i zbierali ją i mielili w żarnach albo tłukli w moździerzach i gotowali w garnkach i robili z niej placki. Smak jej zaś był jak smak placka na oliwie. Dobry smak. Gdy rosa opadała w nocy na obóz, opadała nań także manna. I słuchajcie, w sercach tych ludzi pojawiła się niewdzięczność w stosunku do Boga, niewdzięczność, brak wdzięczności za to, co mają i niewdzięczność, która wręcz popchnęła ich do bardzo złej rzeczy. Do tego, że oni zaczęli oglądać się wstecz i mówili, tam w Egipcie było lepiej. O, jak tam było cudownie, jak tam było wspaniale. Wiecie, ja zastanawiam się nad tym fenomenem i to, to trzeba być głupim człowiekiem. Mówię o nas, o wszystkich, o naszej, że tak powiem, ludzkiej naturze. Żeby być wyprowadzonym z niewoli, gdzie stali nad tobą ludzie z batami, chłostali cię, nie otrzymywali żadnego wynagrodzenia, rzucali ci tylko tyle, żeby, żebyś mógł sobie coś tam zjeść, którzy zabijali twoje dzieci, i żeby powiedzieć, że tam było lepiej. Kiedy wie, wspaniały wielki Bóg, który przed tobą widzisz go w obłoku i cię prowadzi, powiedzieć, że, że było lepiej tam. Zaczęli narzekać, byli pełni niewdzięczności, i co zaczęli robić? Zaczęli prosić o mięso. Mieli wszystko, jednak ulegli złym potrzeptom tych, tych ludzi, tych, jak to Boże Słowo mówi, szumowin pospólstwa. Nie pilnowali własnych serc i popełnili niegodziwość przeciwko Panu Bogu. I co zrobił Pan Bóg? Co zrobił Pan Bóg? Wysłuchał ich prośby. I o tym czytamy od 18 do 20 wersetu, 11 rozdział. A, lud, a do ludu powiesz, bo Mojżesz przyszedł do Pana Boga, opadły mu ręce, mówi: Boże, ja nie dam rady ich dalej prowadzić. Sam, kogo Ty mi dałeś do prowadzenia? A Pan Bóg mówi: Słuchaj, Mojżeszu, do ludu powiesz, oczyśćcie się na jutro, a będziecie jeść mięso, gdyż biadaliście przed Panem, mówiąc: Obyśmy mogli najeść się mięsa. Wszak dobrze nam było w Egipcie: Pan da wam mięsa i będziecie jeść. Nie będziecie jeść przez jeden dzień, ani przez dwa dni, ani przez pięć dni, ani przez dziesięć dni, ani przez dwadzieścia dni, ale przez cały miesiąc, aż wam nozdrzami będzie wychodzić i będzie wam wstrętne, dlatego żeście zgardzili Panem, który jest wśród was. I biadaliście przed Nim, mówiąc, dlaczego wyszliśmy z Egiptu. I od 31 do 34. I zerwał się wicher zesłany przez Pana, przywiał od morza przypiórki i rzucił na obóz, na dzień drogi z jednej i na dzień drogi z drugiej strony, wokół obozu, mniej więcej dwa łokcie na ziemi. I zabrał się lud do zbierania przepiórek przez cały ten dzień i przez całą noc i przez cały dzień następny. Nawet ten, co najmniej zebrał, miał dziesięć hom homerów i rozłożyli je w sobie wokół, wokoło obozu. Lecz gdy mięso było jeszcze między ich zębami, zanim zostało ono spożyte, zapłonął gniew Pana przeciwko ludowi. Pan zadał ludowi bardzo ciężki cios. Miejsce to nazwano Kibrot Hattaava, groby rozkoszy, gdyż tam pogrzebano ludzi pożądliwych. Słuchajcie, jakie wnioski wypływają z tej historii. Pierwszy wniosek jest taki: uważaj, kto jest wokół ciebie i co mówi do ciebie, i co sączy do Twojego ucha. Zważ na to, jaki to ma na ciebie wpływ, czy aby nie ma to wpływu zgubnego. Drugi wniosek. Warto zadać sobie pytanie, czy jestem wdzięczny za to, co mam. Czy nie proszę o więcej, kierując się brakiem wdzięczności i złymi motywami? A już przede wszystkim, to jest trzeci wniosek. Wstrzeżmy się w naszych modlitwach, w naszych myślach, tego, tej tęsknoty za tym, co stare, tęsknoty za tym, co zostawiliśmy, co pogrzebaliśmy. A co możemy obserwować i co, co teraz może wydawać się atrakcyjne dla nas? <laughs> Zostaw to za sobą. Nie odwracaj się za siebie. Niech Twoja prośba, niech każda Twoja prośba będzie przetrawiona, niech będzie przepalona i wypełniona pragnieniem szukania Bożej woli dla Twojego życia, a nie spełnieniem tego, co obserwujesz wokół siebie i o czym mówisz, że Tobie się też to należy. Nie przyrównuj się do, do tego, co zostawiłeś, do ludzi, którzy żyją w tym świecie, co, i nie pragnij tego, co jest na topie, co świat podziwia, za czym goni. Z historii tej dowiadujemy się, że Pan Bóg spełnił, spełnił prośbę Izraelitów, ale ukarał, ukarał Izraelitów za ich motywację, którą była porządliwość. Kochani. Pan mhm. Bóg chce nas czegoś nauczyć, jeżeli żyjemy w niedostatku. Bo często borykamy się z różnego rodzaju niedostatkami, prawda? Mówimy o finansach, mówimy o, o niedostatku czasu, bo zajmujemy się, i mam tu na myśli sytuację, w której zajmujemy się sprawami, które są dobre i którymi musimy się zajmować, bo taki jest ciąg naszego życia, tak? Najpierw jest przedszkole, później jest szkoła, później są studia, nie wszyscy muszą iść oczywiście na studia. Później jest praca, i wiecie, zajmujemy się czymś, poświęcamy czemuś dużo czasu, ale widzimy, jak wiele tracimy. Nie mamy czasu na, na hobby, na przyjemności, na znajomych, na kolegów. I ja tak, szczerze mówiąc, miałem. Zajmowałem się nauką. Wiedziałem, że to jest zgodne z Bożą wolą już od w zasadzie gimnazjum. Czułem, że Pan Bóg mnie prowadzi, przeprowadza mnie przez te egzaminy, zaliczenia. Ciężkie, jak nie wiem, nie, i tak się nie, nie potrafiłem nauczyć na wszystko. Ale Bóg mnie prze, przeprowadzał i modliliśmy się jeszcze nad białką. O... Systematycznie o moje studia. Jestem Bogu za to wdzięczny, że mnie przeprowadził. A więc niedostatek czasu, niedostatek w relacjach, nie mamy przyjaciół, znajomych, kolegów, koleżanek, niedostatek, o, jeśli chodzi o naszego męża, żony, nie mamy męża, nie mamy żony, nie mamy rodziny, osób, z którymi moglibyśmy dzielić trudy i radości dnia codziennego. I Pan Bóg przez ten niedostatek, ja wierzę w to, że tak jest, Pan Bóg chce nas czegoś nauczyć. Pytanie, jak radzimy sobie z tymi niedostatkami? I są, wiecie, dwie możliwości, dwa sposoby zachowania, od których zależą konsekwencje dla naszego życia. Bo jeżeli przyjmujesz ten niedostatek, jeżeli powierzasz to Panu, ufasz mu, jeżeli czekasz na Jego odpowiedź, na Jego, na jego głos, jesteś poddany jego prowadzeniu, to efektem będzie rozwój i szczęście z powodu osiągnięcia tego, co Bóg dla Ciebie zamierzył. Z powodu osiągnięcia tego, co Bóg dla Ciebie ma, nie z powodu tego, co Ty za wszelką cenę chciałeś zdobyć, ale satysfakcja z tego, co Bóg ci da, a to, co Bóg daje, jest najlepsze. I drugi skrajnie, i oczywiście to, to prowadzi Ciebie do pogłębiania relacji z Panem. Sprawi, że będziesz tak blisko, sprawi, że jak najczęstszymi w Twoim życiu będą te modlitwy, te prośby, na które Bóg odpowiedział tak zarówno co do prośby, jak i motywacji. A drugi skrajnie odmienny rezultat jest taki, że stopniowo będziesz popadał w takie stany emocjonalne, jak narzekanie, rozkoryczenie, brak wdzięczności, zazdrość, zawiść, bo wiecznie będziesz patrzył na ten niedostatek, będziesz mówił, ja tego nie mam, ja tego nie mam Boże, ja tego potrzebuję, Ty mi nie dajesz. Wiecznie będziesz niezadowolony. A wiecie, po tym przykładzie Izraelitów, do czego to ich doprowadziło, niezadowolenie, niewdzięczność z tego, co mieli, i zwrócenie się swojej uwagi ku, ku temu, czego pożądali, czego pragnęli. Mięso nie jest samo w sobie złe. Ale ich motywacja była zła, brak wdzięczności. Czy uczysz się poprzestawać na małym? Czy też uzależniasz się od rzeczy, które kiedyś mogą przyprawić cię o zgubę? Pamiętacie przykład żony Lota? Nie wiem, co ją trzymało w tym mieście: czy, czy bogactwo, czy, czy to, że mąż był wpływowym człowiekiem, bo zasiedział w Radzie Miejskiej. Sodoma i Gomora Bóg postanowił zniszczę to miasto. Zaraz o tym jeszcze powiem. Zniszczę to miasto, bo jest pełne niegodziwości. co... Żona Lota, kiedy już aniołowie ją wyszarpali stamtąd i uratowali jej życie, w pewnym momencie się oglądnęła. Czy, po, czy uczysz się poprzestawać na małym? Czy też uzależniasz się od rzeczy, które kiedyś mogą przyprawić cię o zgubę? To samo można powiedzieć wiecie o, o pieniądzach. E, mo, może modlisz się i marzysz o pracy, o za, dobrych zarobkach. I Pan Bóg może ci to dać. Pan Bóg. Chce nas błogosławić, ale czy błogosławieństwem jest pogoń za tym, żeby mieć jak najwięcej, żeby móc sobie pozwolić na jak najwięcej rzeczy, żeby spełniać swoje niezłe, nie niewłaściwe zachcianki. Bo każdy ma prawo odpocząć, wyjechać na wczasy, kupić sobie samochód, wybudować dom itd., itd. To nie jest złe, ale po czasie możesz się zorientować, że poświęciłeś czas, energię, wysiłek, pieniądze na coś, co się rozsypie. A zlekceważyłeś coś bardziej cennego, coś, do czego wzywa Pan Jezus, coś, co, czym może być na przykład ewangelizacja, coś, czym może być życie, służba w kościele, służba dla innych ludzi. Możesz to stracić, możesz to zlekceważyć. Filipian 410 13 Przyspieszając i skracając. Apostoł Paweł mówi tak. A nie mówię tego z powodu niedostatku. Bo nauczyłem się przestawać na tym, co mam. Umiem się ograniczyć, umiem też żyć w obfitości. Wszędzie i we wszystkim jestem wyćwiczony. Umiem być nasycony, jak i głód cierpieć, obfitować i znosić niedostatek. Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia w Chrystusie. Jasne, Bóg ci może dać pracę i na to, z to, tą pracą ciężką, pochłaniającą energię, czas, godziny, wysiłek wybudujesz dom, kupisz auto, będziesz jeździł, ale. Nie będziesz mógł powiedzieć, że wszystko możesz z tym, który mnie wzmacnia w Chrystusie, bo będziesz tak naprawdę daleko od Niego. Nie krytykuję oczywiście bogactwa, nie krytykuję absolutnie, nie to mam na myśli. Mam nadzieję, że rozumiecie mnie dobrze, nie? Że, że jeśli Pan Bóg chce, żebyś był bogaty, chce, żebyś był milionerem, to będziesz milionerem i będziesz mógł Mu służyć, bo są takie przypadki. Mówię generalnie, sam mówię do siebie, co ja obserwuję w swoim życiu. Możecie to przy, przyczepić do mnie. Może mi jest łatwiej mówić, bo nie jestem milionerem. Słuchajcie, ale też bardzo łatwo można ludźmi manipulować i rządzić społeczeństwami. I pokazują to przykłady dnia naszego codziennego, ostatnie trzy lata. Słuchajcie, ludzie się przyzwyczajają do, do dobrego, ludzie się przyzwyczajają do tego, co mają, i później ciężko jest im z tego zrezygnować ciężko jest, żeby zapłacić cenę, jeżeli przyjdzie płacić taką cenę i Pan Bóg powie, dobra, teraz jest czas, żebyś zapłacił cenę. Oddaj to wszystko, co masz. To jest szczerze, powiem wam, ja wolę się do tego nie przyzwyczajać, do tego, co jest dobre, do tej, 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 tych materialnych dóbr, żeby cały czas móc być wpatrzonym w Jezusa i w, przy, w sytuacji, w której dojdzie do konieczności pozostawienia tego, żebym się czasem nie odwrócił, nie powiedział, a dobra, to jakiś kompromis, trochę tego, trochę tego. Okej, okay. kompromis, a co jak przyjdzie pieczętowanie? Tu nie ma kompromisów. Weźmiesz pieczęć i jesteś stracony, i nie masz dla ciebie ratunku. Oby ten kompromis, oby to przywiązanie do tego, co materialne nie, nie pochłonęło i nie, nie ściągnęło nas, nas na dół. To samo dotyczy duchowego życia. Bo życie na ziemi i to, co jest ważne z punktu widzenia człowieka, z punktu widzenia ojca, który ma dzieci, który ma żonę, który ma potrzeby, jest często odmienne, jest często w opozycji do celów i zamiarów, jakie ma Bóg względem mnie w danej chwili. To, to, to często, a prawie zawsze, chyba prawie zawsze się rozjeżdża, jeśli bardziej idę w kierunku dóbr tych doczesnych, a zostawiam duchowy świat, duchowe życie, życie w Chrystusie to będzie to będzie iskrzyło aż w końcu rozejdzie się po której stronie będę czy po tej czy po tej. Psalm 37 mówi 16 do 19 werset lepsza jest odrobina usprawiedliwego niż mnóstwo dostatków u bezbożnych, bo ramiona bezbożnych będą połamane, ale sprawiedliwych pan podeprze, czyli i bogaty i Przepraszam, i bezbożny i sprawiedliwy, będą doświadczeni, będą obciążeni, ale jeden załamie się pod tym, a drugiego sprawiedliwego, tego, który dbał o relację z Bogiem, Bóg podeprze, Bóg wzmocni i wyprowadzi. Pan trosz dalej czytamy: Pan troszczy się o dni niewinnych, przez to dziedzictwo ich trwać będzie na wieki, nie będą zawstydzeni w złym czasie, a w dniach głodu, który może przyjść. A w dniach głodu będą nasyceni. Idziemy dalej, kochani. Mówiliśmy o tym, że Bóg wysłuchuje modlitw ze względu na prośbę i ze względu na motywację. Mówiliśmy o tym, że Pan Bóg wysłuchuje modlitw ze względu na prośbę, ale często nie akceptuje motywacji i zwalcza motywację i uczy czegoś z nas, zwalczając tą motywację. Jest, jest przykład, kiedy Pan Bóg odpowiada nie na prośbę, ale tak na motywację. Nie wypełnia naszej prośby, ale ceni sobie naszą motywację i postępuje według naszej, z nami według naszej motywacji. I przykładem yy, takiego działania jest Abraham i ta sytuacja, o której już tutaj wspomniałem. Mianowicie Abraham prosi Pana Boga, żeby nie zniszczył Sodomy i Gomory. Dlaczego? Dlatego, że znajdują się tam ludzi sprawiedliwi. Dlatego, że jego motywacją jest chęć ocalenia lota, chęć ocalenia jego rodziny. Tych sprawiedliwych, którzy są w mieście. Chociaż ich nawet dziesięciu tam nie było w tym mieście. E, przypuszczam, bo rodzina lota liczyła cztery osoby. Pan Bóg uszanował motywację, ale nie spełnił prośby. Co się stało z Sodomą i Gomorą? Ogień spadł i strawił te miasta. I tak jak już mówiłem, e, Aniołowie wyszarpali Lota i jego rodzinę, ale to już jest inna historia, inne, inne przyczyny takiego stanu rzeczy. Uratowali ich życie, chociaż ostatecznie żona Lota zamieniła się w słup soli. Natomiast miasta, jego mieszkańcy zostali zniszczeni za grzechy, których się dopuszczali których nie chcieli zostawić na skutek Bożego Głosu. Czasem Pan Bóg, widząc naszą dobrą motywację, może odrzucić naszą prośbę, chcąc dać nam coś lepszego. Zgodnego ze swoją wolą. I chyba nie ma piękniejszego wyrazu Bożej Miłości do Twojego i do mojego życia, kiedy Pan Bóg, mimo że prosisz Go o coś, co nie jest po jego myśli, daje Ci coś lepszego ze względu na Twoją motywację, ze względu na to, kim on jest i ze względu na Twoją relację z nim. I ostatnia sytuacja. Pan Bóg może odpowiedzieć nie na prośbę oraz nie na motywację, i to jest taki najgorszy przypadek. Najgorsza konfiguracja występuje wtedy, kiedy w naszym życiu tolerujemy grzech, kiedy w naszym życiu jesteśmy zbuntowani, bo tolerowanie grzechu nie jest, jest niczym innym jak buntem wobec Pana Boga. I Pan Bóg wtedy może powiedzieć zarówno nie na prośbę, jak i nie na motywację. Jeśli trwasz w grzechu, jeśli trwasz w buncie względem Pana Boga, to nie myśl, że On obdarzy Cię błogosławieństwem, spełniając Twoje prośby. Ponadto Pan Bóg może nie spełnić prośby, jeżeli motywacje są pełne obłudy, pełne hipokryzji. Wracamy do wersetu do Jakuba, tak? Do trzeciego wersetu, czwartego rozdziału listu świętego Jakuba. O przeszkodzie dla modlitwy napisano również w pierwszym liście Piotra, w trzecim rozdziale, w siódmym wersecie. Czytamy tam takie słowa. Pierwszy Piotra, trzy... 7. Podobnie wy, mężowie, postępujcie z nimi z wyrozumiałością, jako ze słabszym rodzajem niewieścim i okazujcie im cześć, skoro i one są dziedziczkami łaski żywota, aby modlitwy wasze nie doznały przeszkody. I tutaj Apostoł Piotr mówi wprost o braku szacunku do żony. Jeśli nie szanujesz swojej żony, twoje modlitwy doznają przeszkody. Słuchajcie, jeśli dotyczy to żony to myślę, że dotyczy to naszych relacji do każdego innego człowieka, prawda? Powiecie, ale tego nie ma w Biblii. Tego tu nie ma w tym wersecie, to już jest twoja interpretacja, bracie. No to, to pójdźmy do Ewangelii Mateusza, 5 rozdział, 21-26. Słowa samego Pana Jezusa. Mówi tak w tym, w tym fragmencie. Ewangelia Mateusza 5, 21-26. Słyszeliście, iż powiedziano przodkom, nie będziesz zabijał, a kto by zabił, pójdzie pod sąd. A ja wam powiadam, że każdy kto się gniewa na brata swego pójdzie pod sąd, a kto by rzekł bratu swemu racha stanie przed radą najwyższą, a kto by rzekł głupcze pójdzie w ogień piekielny. I teraz, jeśli byś więc składał dar swój na ołtarzu, modlitwa jest darem dla Pana Boga, ja to tak widzę, i tam wspomniałbyś, iż brat twój ma coś przeciwko tobie, zostaw tam dar swój na ołtarzu, odejdź i najpierw pojednaj się z bratem swoim, a potem przyszedłszy złóż dar swój. Pogódź się rychło z przeciwnikiem swoim, póki jesteś z nim w drodze, aby cię przeciwnik nie podał sędziemu, a sędzia sudze i abyś nie został wtrącony do więzienia. Zaprawdę powiadam ci, nie wyjdziesz stamtąd, aż oddasz ostatni grosz. Wiem, że tu jest, 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 jest położenie nacisku na coś innego, ale <laughs> ten fragment zostaw tam dar swój na ołtarzu. Zostaw modlitwę. Zostaw prośbę. Zostaw Odejdź na chwilę od tego, od Pana Boga i idź załatw to, co masz załatwić. Nie, nie zostawaj w konflikcie, konflikcie z innymi ludźmi. Zadbaj o to, żeby twoje relacje z innymi ludźmi były wolne od konfliktów i by nie było przeszkody na drodze twoich modlitw. Aby modlitwy wasze nie doznały przeszkody. Kochani, wiem, że przegiąłem z czasem, dlatego podsumowanie będzie krótkie. Chciałbym, żebyście zapamiętali z, tego, z tej usługi dwie zasady, dwie proste zasady. Uje, uje, zasada pierwsza ujęta, mógłbym powiedzieć, proście, a będzie wam dane, ujmę to w sposób negatywny. Nie masz, bo nie prosisz. To jest pierwsza zasada i moja rada. Zacznij prosić, według tego, o czym mówiłem. Druga rzecz, druga prosta zasada, proś w sposób prawidłowy. Szukaj i odkrywaj woli, wolę Pana Boga dla swojego życia. Bądź otwarty na to, co jest Jego pragnieniem. Niech Twoja modlitwa będzie przesiąknięta poszukiwaniem woli Bożej dla Twojego życia. Nie tu i teraz, nie szybko, nie ktokolwiek, jeśli chodzi w modlitwie o partnera życiowego, niektokolwiek, ale Boże, zgodnie z Twoją wolą. Uważaj, o co prosisz. I jak prosisz? Zbadaj swoje wnętrze, zbadaj swoje motywacje, zbadaj swoją sytuację, czy aby tam nie ma niewdzięczności, czy aby nie patrzysz wstecznie, oglądasz się gdzieś tam, gdzie nie powinieneś się absolutnie oglądać, bo masz przed sobą najcenniejszy skarb, a oglądasz się do ręsztoka. Niech modlitwa nigdy nie będzie podszyta tęsknotą za tym, co zostawiłeś z tyłu, za tym, co ci otacza, co próbuje cały czas atakować i napierać. I. Czwarta rada na, na zakończenie w podsumowaniu: bądź cierpliwy w modlitwie i oczekuj na, na głos, na odpowiedź Pana. Tym chciałem się z Wami podzielić. Niech Pan Bóg mnie, abym tak właśnie prosił, tak się modlił i Was błogosławi. Amen.